Jak już kiedyś mówiłem, pomysł na odcinek przychodzi czasem od tak, pod wpływem bieżących wydarzeń. Ogląda sobie człowiek takie TVN24. Tak, przepraszam, wiem, że tam nic odkrywczego nie znajdę, szczególnie jak zapraszają Marcinkiewicza albo Millera, ale tym razem się udało i trafia na takiego Ludwika Dorna. Dorn wypowiadał się na temat zarobków w Narodowym Banku Polskim w związku z trochę już przycichłą sprawą pensji dwóch dyrektorek tam zatrudnionych, zwanych pieszczotliwie asystentkami. Ale jak się wypowiadał? Po prostu niech TVN24 zada pytania, ale nie ile zarabia jedna czy druga pani, tylko nie o średnią, ale o kwadrylę. Bo jest 26 departamentów, prawda? Jaka jest różnica między dolnym kwadrylem dyrektorów departamentu a górnym kwadrylem? I to będzie dowód na to, czy pan prezes NBP po prostu wyróżnia swoje dwórki, czy nie wyróżnia. Człowiek się oczywiście w takim momencie zastanawia, czy zgłupiał, co w ogóle studiował, no i oczywiście od razu weryfikuje swoją wiedzę w internecie. I tam na szczęście szybko się okazuje, że jednak wszystko jest w porządku, na szczęście, że to jednak Ludwik Dorn postanowił mówić o XVIII-wiecznej grze karcianej w telewizji. Zasad gry w kwadryle oczywiście nie znam, dlatego nie wiem, czy istnieje coś takiego jak pierwszy czy trzeci kwadryl. Obstawiam jednak, że zupełnie nie o to byłemu marszałkowi chodziło. Opowiem więc, o czym moim zdaniem myślał. Kwartyle. Kwartyle. Podobne są do centyli opisywanych w odcinku 13, tylko że centyli jest 100, a kwartyle oczywiście 4. W przypadku pensji wspomnianych przez Dorna, pierwszy kwartyl wynoszący na przykład 3000 PLN w Polsce oznacza, że 25% ludności zarabia mniej niż 3000 zł, zaś 75% więcej. Trzeci kwartyl wynoszący w Polsce 6060 PLN oznacza, że 75% ludności zarabia mniej niż ta kwota, a 25% więcej. No i na koniec został nam jeszcze drugi kwartyl, będący jednocześnie na przykład 50. centylem, zwany także medianą. W Polsce wynosi 4157 PLN i oznacza, że połowa ludności w Polsce zarabia poniżej tej kwoty, a połowa powyżej. Mediana rzeczywiście bywa uznawana za lepszą miarę przeciętnej płacy niż na przykład średnie wynagrodzenie. Na koniec, aż się chcę powtórzyć za byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Ludwiku Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą. Kończymy jednak naigrywanie się z Ludwika Dorna. W przyszłości może skoncentrujemy się na matematycznych wypowiedziach innych celebrytów. A na dzisiaj dziękuję za uwagę. No dobra, jeszcze mały pojazd na koniec. Przecież on musiał sobie przed przyjściem do studia to przygotować. Nie wyskoczył tak nagle z tymi kwadrylami. Musiał to wymyślić wcześniej.